Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczniemy od zadania związanego z Jackiem i Złotem Buntowników. Później sobie jeszcze wrócimy do Cape Dan, a tymczasem idziemy gdzie indziej i zobaczymy, co nam to da. W sumie tędy by się można było przejść. Ten chociaż kawałek. Tu widzę, że żyje trochę tych stworzeń wszystkich. Przez chwilę się zastanawiałam, kto to do mnie mówi. No już wiem raczej, kto tutaj, wiadomo, buntownicy. Tutaj tego wilka zostawię, żeby o nim pamiętać, że tu był. I dobrze, no. Kolejny szczaw królewski chyba przed nami. Nie, to jest ta pokrzywa kamienna. Tam są ścierwojady. Goblinia. O, nie, 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 nie. Ja cię nie chcę tutaj widzieć. Dziękuję. Podziękuję. Jak na razie przynajmniej. Tak się bawić nie będę. Przyleci do mnie tamten? Nie. O, was jest tu więcej. Dobra, tylko ja nie chcę, żebyś mi... spadł. Fuck my life. Bez komentarza. Powiem wam, że mam dzisiaj pecha do dzisiejszego odcinka, bo już próbowałam go nagrać i byłam na arenie i po prostu chyba 10 razy zrobiłam fail z areną i po prostu dałam sobie spokój i uznałam, że zaczniemy od tego, bo naprawdę po prostu nie wiem. Jak kuźwa nigdy, nie? Jak nigdy. Dobra, tu coś rośnie, nic nie rośnie. Albo jestem ślepa i nie widzę. Chyba wszystkie opcje są możliwe. Ale wiecie, tak to jest, jak się nie ma nawet telekinezy. O, tego już nie zauważyłam. Pewnie już tak z 10 kwiatków ominęłam. Nie zdziwiłoby mnie to. O, żena Zodyga też się zlała. Tutaj kolejny kwiatek. Tutaj są jakieś zioła też. O, dzika jagoda. Witam serdecznie. Serdecznie. No dobrze, no. Zobaczmy, co tutaj będzie dalej. Mnie troszkę boli, że jest takie zębate ziele, które na przykład kompletnie nic nie daje tutaj, w tej części. Tu są jelonki. Zbagowały się tutaj, czy nie? Oczywiście, że się zbagowały. Te to może jednak odbiegną, ale tamte to już w ogóle... tragedia. Tu już mamy tych koleżków ze zadania dla Jacka. Ale z tym bym się jeszcze troszeczkę wstrzymała. Jest pierwsza krwiopijca. Bardzo nie lubię. Po prostu nienawidzę ich. Tylko nie dziabaj. Nie, 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 nie dziabnie. Błagam, nie dziabnij mnie. Dobra, na szczęście się udało. Nic z niej chwilowo nie wyciągnę, bo nie umiem. Ale nie, żeby to było jakieś wcale takie najgorsze, no bo
Prawda jest taka, że będziemy mieli i tak tego wszystkiego po prostu za dużo. A te jelonki to widzę zniknęły stąd. Nie, są tutaj. Mi się wydaje, że ja jestem w stanie nie Nahita zabić. Tak jest. Dobra, pierdziele. Nie chce mi się tego robić. Zresztą nie ma potrzeby, i tak nie umiemy skórek wydobywać. Więc gdzieś tam się mimo wszystko troszeczkę na tym traci. Tur, jaka roślina schowana. Tam na dół też by się przydało zejść na tamten przylądek. Tutaj w okolicy Ardei. Ahoj, marynarzu! Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? Gościu, czy ty widzisz, żebym była na morzu i gdzieś na jakimś statku? To trochę dziwne. Masz tu niezłą wieżę. Tak. Sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. Widziałeś jakichś orków? Niech mnie uchowają niebiosa. Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia niż straszenie biednego starca. A co to za szczury okrętowe? Są na całym wybrzeżu. Pójdź nim na północny wschód. Założyli tam swój obóz i nie mogą się doczekać, żeby poderżnąć mi gardło we śnie. Zajmę się twoimi szczurami okrętowymi. Marynarzu, nie wiem jak ci to wynagrodzić. Spróbuj coś wymyślić. Uważaj na siebie, dobrze? Te dranie są niebezpieczne. Dobra, w porządku. Spokojnie, o mnie się nie martw czy coś. Pójdę cię okradnę na dobry początek twojego... naszej znajomości i mogę wybywać. Przy okazji zgarniemy sobie drugi teleport do Ardei, który potem będę mogła sprzedać. No, super. I na górze, z tego co pamiętam, nic kompletnie nie ma. Dobrze, no to chodźmy dalej. To zadanie z tym złotem i z tymi tutaj szkodnikami, czy tam jak oni... Nie no, szczury okrętowe się to nazywa. To nie będzie nic trudnego. Raczej. Dobra, bo tu jest jeden chyba silniejszy. Nie, nie wiem. Oni raczej wszyscy są tacy... słabi. Nie wiem. Tak raczej nie stanowią zagrożenia. Chyba, że dostanie się w plecy. Tylko jednak chciałabym, żebyś mi nie wyleciał tam za mapę, wiesz? Znaczy, za mapę. Tam da się zejść na dół, oczywiście. Tylko, że tamta plaża to zdecydowanie na późniejszy etap w grze, bo teraz to by mnie tam zamordowali 10 razy. Dobra, kolejny metalowy kufer już w gierce. Chciałabym... sztaby magicznej rudy mamy. To jest rzecz naprawdę dobra. Fajna. I okej, chyba zebraliśmy większość rzeczy, większość roślin. Większość wszystkiego. Oczywiście, że nie. Już widzę szczaw królewski z oddali. Jakim cudem? Nie wiem, nie szłam tędy po prostu jakoś. Ominęłam to miejsce. Dobrze. Dobra, dwa ścierwojady to tam jest, wiecie. To jest szybka sprawa. I chodźmy oddać zadanko. Wykonać przy okazji to drugie. No i będziemy mieli sprawę fajnie ogarniętą. Będziemy mogli wrócić do Cape Dan i będziemy ruszać, wykonywać zadanie dla kolejnej osoby. Także, no dobrze raczej jest.
raczej dobrze. Te szczury okrętowe nie będą cię już więcej niepokoić. Wiedziałem, że mi pomożesz, marynarzu. Nie mam zbyt wiele, ale przyjmij tę nagrodę. Trzymaj się! Podobno wziąłeś złoto od buntowników. Tak. Chyba mogę ci zaufać. Mam ich zawiadomić, kiedy zobaczę następny okręt. Chyba wciąż liczą, że któregoś dnia nadejdzie pomoc z morza. Daj mi złoto buntowników. Tak, jasne. Na co staremu marynarzowi tyle złota? Ale obiecaj mi, że go nie roztrwonisz. No oczywiście, okay. Spokojnie. Kilo wezmę, wytrychy wezmę, to taki standardzik z tymi handlarzami. No i co, i wracamy do Cape Dan już. Nie mamy co więcej tutaj robić. I chodźmy kolejne zadanko wziąć. Dzisiaj powiem wam, że jestem taka trochę po tej arenie, jak mi to nie wyszło i zaczęłam od innej strony odcinek, to taka jakaś rozdrażniona się zrobiłam. Ej ty, chodź tu. Wciąż nie dotarły moje towary. Co wy najemnicy robicie całymi dniami? Ale... Milczeć! Chcę, abyś dostarczył mi moje towary. I lepiej tu bez nich nie wracaj. Czy ty nie widzisz, że ja jestem buntownikiem? Na jakie towary czekasz? Na trzy duże paczki z wypisanym na nich moim imieniem. Wielkie, solidne, drewniane skrzynie. Durni najemnicy, tacy jak ty, pozwolili je ukraść głupim bandziorom z wybrzeża. Moje towary muszą tam wciąż być. Przynieś mi je. Wciąż masz rzeczy schwytanego paladyna? Ta, masa bezwartościowego śmiecia i jakiś dziwaczny puchar. Mogę wziąć ten puchar? 100 sztuk złota. Sprzedaj mi puchar schwytanego paladyna. A masz. Mnie on i tak na nic. No i dobra, przy okazji wykonaliśmy też to. I teraz myślę, że najlepiej będzie sobie iść z Redok tam, gdzie chcemy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Arenę zostawimy na koniec, bo naprawdę dostanę czegoś. Dobra. Tutaj z tego co kojarzę będzie troszeczkę tych przeciwników. Tam jest jeleń. Ale to jeleń to mnie raczej nie interesuje. Szczególnie, że już same też zaczęły uciekać. Tutaj bym jeszcze tylko po tą roślinkę poszła. No i tam raczej już nie będziemy chwilowo schodzić. Tutaj mamy dzika. Dobra, fajnie będzie. Dobra, lepiej na krótkie widzę. No i dobra, i teraz jakieś roślinki tu są w ogóle. No jest goblińska jagoda, no to akurat się ucieszę. Jest ścierwojad. Tutaj też coś właśnie widziałam, to mi się nie wydawało. Co dalej? Tu jest jakaś roślinka, tu jest roślinka, dużo tego jest. Sprawdźmy, czy gdzieś widać oprócz tych jelonków coś. No nie, no nie za bardzo. Wiadomo, kurczę, że wszystkich tych roślin to się zebrać nie da, bo to jest fizycznie raczej niemożliwe. Zróbmy jakąś F5, żeby nie było, że się nie zapisuje i że nagle się coś popsuje. Już wszystko widziałam w Gothiku, naprawdę wszystko. Dobra. Tutaj jakieś roślinki kolejne, może być. Nie pogardzę. Tutaj już chodziliśmy po tych polach mniej więcej, podkreślam.
O, tu jest jeszcze jakiś ścierwojad. Dobra, tu już jest spokój. No i widzicie, i tak się tutaj eksploruje w tym gotiku, nie? Zbiera się, a to rośliny, a to potworki jakieś eliminuje. Tutaj to w dużej mierze kompletnie nic nie ma. Wiadomo, jak to jest z tym wszystkim. Tu jakiś ścierwojad, tu jakiś... coś innego. Tu już jest plaża, bym to zostawiła też na kiedy indziej ogółem. Szczególnie, że nic mnie tutaj raczej nie atakuje. To jest ten skrawek plaży, gdzie nic się jeszcze nie dzieje, tak. Tam później dalej są topielce i tak dalej, ale chwilowo jest bez topielcy. Już widzę, że trafiłam na obóz tych drani. Tylko może zanim to jeszcze obejdziemy ich troszeczkę i sprawdzimy, czy tutaj od tyłu czegoś nie ma fajnego. Widzę, że ścierwojady w takich, wiecie, pojedyncze, nie ma grupek. O, tu już jesteśmy przy tych gościach. Tylko troszeczkę od innej strony. Chyba niczego nie ominęłam chwilowo. Niczego nie ominęłam. Ziele pancerza przed moją twarzą. No zaraz zobaczymy, czy niczego nie ominęłaś. Dobra, robimy F5 i przydałoby się jakoś ich wybawić może pojedynczo. O, dobrze, dobrze, chodź, chodź. Ani kroku dalej. Chodź, najsłabszy, jeden z najsłabszych przyszedł. Dobra, na luzie. Tamci w ogóle dalej nie wzruszeni. Twoja kolej. No zapraszam. No spokojnie. O, jakbyś tak się do tego korzonka przytulił, to bym była ucieszona, naprawdę. Gdzie twoja tarcza? Tu jest, dobrze. No to co, zostało dwóch. To już będzie raczej kwestia czasu. Jeden silniejszy, drugi słabszy. Już chyba możemy się... Tylko poczekaj, nie, chłopcze. Dwa i słabsi, dobra. Myślałam, że jeden silniejszy jeszcze. Dobra, na tych panów zadania nie było. Bądź co bądź. Tu są jeszcze te paczki z bronią. I tak, mamy dostawę towarów. I paczki z bronią dwie. Też będzie można do Fila iść i mu paczki z bronią oddać. No i tak, i tutaj jeszcze tylko z takich rzeczy. Tam jest topielec na plaży, ale... Chociaż wiecie co, bo ta plaża jest chyba zamknięta, że tak powiem. Tu nic więcej oprócz tego topielca nie będzie już. A nie będę tutaj potem 10 razy chodzić. Bo tutaj nie ma nic więcej. Oczywiście z topielca nic nie wezmę. Są jeszcze żółwiki, ale żółwików też nic nie ma i one sobie tak fajnie chodzą. A, tu jednak była plaża.
A nie, 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 nie. Zostaw mnie tam, siedź sobie. Ja nie potrzebuję 300 topielców naraz. No. Ja tylko przyszłam po dwie drobne rzeczy i dostałam. To co, do Cape Dan. Chyba już wszystko wzięłam stąd, co chciałam. Raczej nic nie zostawiłam. I tak, chodźmy może najpierw do Phila. Dajmy mu paczki z bronią. Proszę cię bardzo. Mam tu 3 paczki broni dla was. Dobrze, nawet doskonale. Dziękuję. Masz. Zapłacę ci za nie. No i świetnie. I teraz chodźmy jeszcze do Urkrasa. To chyba twoje rzeczy. No dawaj! Doskonale! Czego jeszcze chcesz? Spadaj stąd! A co z moją nagrodą? Nagroda? No dobra. Weź to złoto. A teraz spadaj! Okej, dobra, już mnie nie ma. No i co? Została nam tak naprawdę arena, nie? Tylko tak. Ile ja mam punktów nauki? 28. Chodźmy do Buforda, dajmy sobie to w siłę, bo przydałoby się już pomału nauczyć tego parowania ciosów tarczą. Także dajemy sobie w siłę. Nawet i te wszystkie punkty możemy dać. Do 130. Parowanie ciosów tarczą jest od 150 i walka lepiej bronią też jest od 150. Duży oręż też. No raczej będziemy szli później w te bronie też dwuręczne, tak jak już odpisywałam Max Base'owi pod ostatnim komentarzem, pod 3. odcinkiem, że będę chciała, żeby jednak skończyć grę z gniewem Inosa na plecach. O proszę, a tam skórę jeszcze zostawiłam. A co to za skóra tu leży? Moje kurde, a nie? No i dobra. Została nam arenka. I miejmy nadzieję, że już będę mogła do Uruka iść później z nim pogadać. Od razu się też wtedy pójdzie do Wenzela. No, dziękuję. Udało się zebrać. Czasami w locie te rośliny się nie chcą zbierać. No, tutaj faktycznie było tych roślin dosyć sporo. Łatwo którąś pominąć. Bądź co bądź, Harek miał rację, że rosną na zboczach gór. Szkoda, że z tej kamiennej pokrzywy nic się nie robi. Chyba, że jakąś miksturę przemiany, bo tego nie pamiętam. Raz pamiętam, że robiłam wszystkie te mikstury przemiany. Bo mnie to po prostu interesowało i miałam zrobione. Ale to było tylko raz. Tutaj chyba też jakaś skóra powinna leżeć, leży. I to chyba też nie jedna z tego co pamiętam. Jest paczka z bronią. I tutaj też jest jedna jeszcze. Zróbmy F5. No i zabieramy się za tą nieszczęsną arenę. Może tym razem pójdzie mi trochę lepiej. Jesteś tu, żeby walczyć na arenie? Co mogę wygrać na arenie? Mistrz areny otrzyma miecz. Przegrani nie dostają nic. Chcę walczyć na arenie. Dobrze. Zaczniemy od łatwego przeciwnika. Jeśli zdołasz go pokonać, porozmawiamy o czymś trudniejszym. Co dalej? Wejdź na arenę i walcz. Jeśli ją opuścisz, przegrywasz. A no właśnie. Dobra, jeszcze sobie dojem trochę. Zapiszę się, no i spróbujmy. No to pokaż, na co się stało. Ej ludzie, walka! Walka! Dobra, bo tutaj najlepiej jest poczekać, aż wyprowadzi cios do przodu.
O, właśnie ten. Broń się! I teraz chodzi znowu w kółeczko. Kurde, miałam okazję. No dalej, uważaj! To już znalazłam taką taktykę. Broń się! No dalej! Ła, co jest? Prawie mu się podłożyła, mnie. Uważaj! Broń się! Jak opuszczasz arenę? Nie opuszczam żadnej areny, gościu. No dalej. Pięknie. Ależ się spociłam, nie uwierzycie, normalnie. Cała mokra jestem. Dobra. Czwóreczka. I zobaczmy, co Fadi powie, jak wstanie. O ile cokolwiek w ogóle powie. Moja głowa. Ty, diable, niezły jesteś. Daleko zajdziesz jako gladiator, wyrazy uznania. Dziękuję bardzo, dodatkowe expo dostałam. Wygrałeś, ale miałeś łatwego przeciwnika, więc to żadne osiągnięcie. Jeśli chcesz, zorganizuję walkę z lepszym przeciwnikiem. Bardzo chętnie. Czekam na przeciwnika. Chcesz walczyć? Nie ma sprawy. Zmierzysz się z moim najlepszym zawodnikiem. Wejdź na arenę. Ja to najbardziej czekam, gościu, na mieczyk od ciebie. Tutaj ten gościu będzie dużo prostszy z tego, co kojarzę. Chodź tu, chłopcze. Bo oni... idiotyczne mają te swoje niektóre ciosy. Na przykład ten. Tą gilotynę, ona jest taka głupia. Jak ten kołowrotek się jeszcze opłaca, to ta gilotyna ani trochę. No, jaka jestem głupia, się podłożyłam. Myślałam, że mogę już, wiecie. Ja się zapisałam przed? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, już jesteś chyba mój. Dokładnie. Pięknie. Dziękuję bardzo za rzeczy. Mikstury już może nie będę piła, bo pójdziemy spać, bo się chyba już robi wieczór. Nie ma tu nic więcej. Nie ma tu nic więcej. Nic tu nie ma. Nie ma tu nic więcej. Okej. Już nie będę typa męczyć. Moja głowa. Dobra walka, przybyszu. Dziwne, masz tatuaże na twarzy. Wygrałem. Tak, to była dobra walka. Nikt nie chce już z tobą walczyć. Jesteś nowym mistrzem. Dostanę jakąś nagrodę? Tak. Ten oto miecz. Noś go z dumą, bo to dobre ostrze. No i dobrze, dziękuję bardzo serdecznie. No i co? Idziemy może zapytać najpierw... Buforda, jak tam nasza reputacja u orków. Przy okazji obok niego jest właśnie ostrzałka, czy tam osełka. Szeroki miecz, no zdecydowanie lepsza broń, chociaż tam też możemy zaostrzyć. I teraz założymy sobie lepszy mieczyk. Podobno jesteś teraz mistrzem areny. Wyrazy szacunku. A dziękuję. Orkowie są ze mnie zadowoleni? Owszem, nie jesteś już dla nich obcym. Możesz się swobodnie poruszać po mieście. Udaj się prosto do Uruka, chcę z tobą porozmawiać. Super, a ile mam punktów? 11. To w siłę. Tak. Chcę dobić do tych 150. Stać! Ani kroku dalej. Mogę pomówić z Urukiem? Możesz wejść. Uruk na ciebie czeka, Mora. Dobra. To zrobimy najpierw zapis przed rozmową.
To ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o tobie mówią. Mam nadzieję, że nic złego. Szanują cię. Mnie to wystarczy. Trudno do ciebie dotrzeć. Przywódcy orków nie zadają się z byle którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. Nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Jakie dokładnie zadanie ci wyznaczono? Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie. Nawet w tym mieście. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć ich kryjówki. Niewolnicy nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów. Co zrobiłeś, aby odszukać Redok? Moje oddziały patrolują region nadbrzeżny dniem i nocą. Schwytałem nawet paladyna i codziennie go przesłuchuję. Bez powodzenia. Nie chcę gadać. Chcę porozmawiać ze schwytanym paladynem. Siedzi w latarni. Rób z nim co chcesz, ja nie mogę z niego nic więcej wyciągnąć. Dobra, o buntowników się nie będziemy pytać, bo się pojawi nam zadanie, żeby zniszczyć buntownicze podziemie. Redok nie mamy zamiaru niszczyć, no to tylko Xardas. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Xardasie? Gdy do nas przybył, prawie przegraliśmy potwaring. Wtedy jednak odebrał morom magię run. Nasz drugi atak na Faring sprawił, że zamek zamienił się w rzeźnię. Opowiesz mi więcej o tym Faring? Faring to forteca w wysokich górach przy przełęczy prowadzącej do Nordmaru, w pobliżu waszej stolicy Vengardu. Stacjonują tam nasi najsilniejsi wojownicy. Podróż do Faring ma dla Mory sens tylko wtedy, gdy jest ona słynnym gladiatorem. No dobrze. No to chyba żeśmy pogadali, już więcej nie pogadamy. A przynajmniej nic to nie przyniesie. W ogóle muszę jedną rzecz sprawdzić, tak na przyszłość. Mam wody milion, bo będzie potrzebna dla Cyrusa jako zadanko. Myślę, że jeszcze dzisiaj z nim pogadamy, ale zadanie takie typowe dla niego to będziemy wykonywać chyba w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. No, zostało nam jeszcze porozmawiać tutaj z Węzelem. Stać! Ani kroku dalej! Chcę przejść. Możesz wejść. Super, dziękuję bardzo. Tutaj jest ciężka skrzynia. Myślę, że zaraz ją otworzymy. Nieciekawe. To super, że nieciekawe w ogóle. Co my tu mamy? Łuk asasyna. No, zdecydowanie lepszy łuk. I mogę go założyć bez problemów. Dobrze, fajnie. Jak dla mnie bomba. Co tam, Węzel, u ciebie słychać? Czego chcesz? O nie, tylko nie to, błagam. Ach, nie jesteś orkiem. Jak się tu dostałeś? Kim jesteś? Nazywam się Węzel. Jestem paladynem, pochodzę z Montery. Walczyłem tam z orkami. Gdzie jest ta Montera? Na północy. Aby tam dotrzeć, musisz przebyć łańcuch górski rozdzielający wybrzeże od reszty krainy. Co się wydarzyło w Monterze? Pewnej nocy, tuż przed świtem, miasto otoczyli orkowie. I tyle tego było. Niemal połowę z nas zabito, reszta trafiła do niewoli. Czemu ty jesteś więźniem, a nie niewolnikiem? Jeden z ich łowców niewolników zaciągnął mnie tutaj i sprzedał orkom. Od tej pory orkowie przychodzą tutaj codziennie i mnie przesłuchują. Chcą, abym zdradził im położenie obozu buntowników Redok. Co wiesz o Redok? Redok to jedyne na całym wybrzeżu schronienie dla buntowników. Pierwej szczeznę, niż powiem komukolwiek, gdzie ukrywają się moi bracia. Gdzie jeszcze znajdę buntowników poza Redok? Wszędzie. W całym kraju są ludzie przeciwni władzy orków. Ukrywają się w lasach, jaskiniach, na urwiskach. Orkowie nigdy ich wszystkich nie wyłapią. Nie spoczniemy, póki nasze królestwo znów nie będzie wolne. Odzyskałem twój puchar. Dobra robota. Jestem z ciebie dumny. Ten puchar trzeba zanieść magom ognia. To ognisty puchar, bardzo rzadki i niezwykle cenny. Niestety, nic więcej o nim nie wiem. No to przykro mi, słuchaj, Węzel. No to by było na tyle.
Nie zagadaliście mnie, że coś zniknęło? Niebywałe. No to co, my już stoimy tak z czasem, że przydałoby się jeszcze coś zrobić, a ja już nie wiem, co my jeszcze możemy zrobić dzisiaj. Mamy jeszcze sporo w ogóle okolic Ardei do zwiedzania, bo to jest akurat taka rzecz, że no jest tego jeszcze dużo. Mamy tutaj Cyrusa i zastanawiam się, czy to już z nim coś zaczynać, czy później. 30. Dobra, to jest tak. Do tarczy czaszki potrzebuje więcej siły niż myślałam. Ale tutaj wystarczy mi tylko parowanie. O, mam amulet życia, a o tym nie wiem. Dobrze, no to co by tutaj zrobić? Ognisty puchar. Dajmy mu może jeszcze wódkę. Na twoim miejscu zawróciłbym napięcie i zniknąłbym stąd jak najprędzej. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet, ciągle brakuje gorzałki. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. A co wolałbyś robić, zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Ot co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Zawsze tak marudzisz? Załatw mi flaszkę gorzałki, a zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Descartes nic człowiekowi nie da. Proszę, oto flaszka gorzałki. Dzięki, stary. Właśnie tego potrzebuję. Dobra. No i tak, z nim możemy zapolować na bandytów, ale to bym raczej próbowała robić w kolejnym odcinku. No i co mi zostaje? Nic mi nie zostaje. Wszystkie zadania. Mam tylko dwa. Znać Xardasa. No, tutaj by wyszło, że musimy iść do Faring. Chociaż, no, dobrze by było może najpierw udać się do innego jeszcze miasta, gdzie są orkowie i zobaczyć, co oni powiedzą. Wszystko jest możliwe. Tak bym chyba zrobiła. Czyli byśmy musieli iść do Montery później. No bo Faring jednak, no tam są wargi, jak się idzie do tego Faring. I teraz tak też, no przydałoby się tutaj zwiedzić te okolice tej Ardei trochę. Podejść tam pod Węgard delikatnie, czyli tutaj. Tylko, że no to nie jest takie proste, chryste panie, no. Chociaż tam jest też ciężka skrzynia jeszcze jedna. Nie wiem, no, może by wypadało tam iść. Chociażby po tą ciężką skrzynię. Ja w ogóle rozmawiałam z tym gościem tutaj od wioski? Chyba nie. Dobrze, że buntownicy już tu są. Mam nadzieję, że orkowie zostawią nas jeszcze przez jakiś czas w spokoju. No właśnie tak mi się wydawało, że nie gadałam. Wiecie, a chodzi mi o to, że nie szliśmy sobie jeszcze w tę stronę. Tu jest niby ścieżka, że do Montery, ale ja będę chciała do Montery iść inną drogą, nie tędy. Bo ja będę chciała iść do Montery od strony Cape Dan. No i nie wiem, jak to teraz załatwić. Tędy też właśnie jak się idzie, to się idzie tak delikatnie w stronę już... W stronę czego? No właśnie Faring. Właśnie Faring. To też jest jedna ze ścieżek. Dobra, wydawało mi się, że mnie przez chwilę coś innego jeszcze atakuje. Nie wiem, no wiecie, możemy się tutaj rozejrzeć. Po tą ciężką skrzynię można iść. Ja już teraz też mam lepszy łuk, więc moglibyśmy zapolować na jelenie, czyli wykonać kolejne zadanie tak naprawdę. Zapraszam cię. Ścierwojad już schodzi na 2. To znaczy, że na wilczku też by były jakieś lepsze obrażenia. Zapewne.
Ojojojojoj. Tu jest właśnie ten minus, że trzeba na te krwiopijce uważać bardzo. Bo ich już tutaj jest rozsiane troszeczkę. No i tam jest ten myśliwy też, który ma dla nas właśnie zadanie. Tu się coś, ktoś ze sobą bije. O, i tutaj jest ta ciężka skrzynia. To tak przy okazji. Nienawidzę tych bestii. Zaraz upuszczę ci krwi. Ła. O, widzicie jakie obrażenia, jaka różnica? Dobra. Okej, bandyty mi każe bić, a nie dzika. Może być. No, panie dzik, proszę cię. Dobra. I tutaj by się wypadało dobrze rozejrzeć, żebym nie zebrała przez przypadek czegoś, o czym później zapomnę. Tu jest korzeń. Tu jest kuferek. Tu jest korzonek i jest tak, dragrot numer 1. Ale mi się wydaje, że tutaj jest więcej niż jeden. Mamy ciężką skrzynię, a w ciężkiej skrzyni kościany łuk. Znowu lepszy od tego, który mam, tylko już nie mam tyle umiejętności. Dobra, tutaj jest ten dzik, to jest przeszukany. Ty jesteś tutaj. Miałeś tarczę? Wychodzi, że nie. Tutaj z tego, co mi się kojarzy, jak się biega, to chodzi chyba cała watacha wilków nawet. Potrafi. Tu jest ziele pancerza. To są tereny, które warto odwiedzić troszeczkę nawet później, ale no połasiłam się na tą ciężką skrzynię, bo wydaje mi się, że warto. Tutaj też właśnie jak ktoś potrzebuje sporą ilość tego zioła many znaleźć, to tutaj znajdzie. I to właśnie bardzo dużo. Zaraz będziemy, moi drodzy, kończyć dzisiejszy odcinek, bo ja tak troszeczkę chaotycznie dzisiaj zaczęłam biegać. Nie planowałam w ogóle tutaj chodzić, ale no tak jakoś wyszło, że zostało nam troszeczkę czasu, no to postanowiłam tutaj po prostu przyjść. Nie robiłam zapisu gry, jak mnie ten wilk zagryzie, to będę miała przesrane. Dobra. Coś mnie chciało zaatakować, ale miało chyba z tym jakiś problem. Ewentualnie muzyczka miała problem, kolejna goblińska jagoda, no... A ty mnie atakujesz, okej. A skąd ty się wziąłeś? Nie mam pojęcia. Tutaj już nic praktycznie nie ma. Wiecie, bo tutaj warto się rozejrzeć, bo mi coś tutaj świta w tej mojej łepetynie, że tu był więcej niż jeden dragrot. Że były dwa. I teraz moje pytanie brzmi, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? W teorii drugiego nie widzę, ale w praktyce wolę sprawdzić. Tu nic nie ma. Tu mi coś świtało, że tutaj był jeszcze jeden, z tyłu. Ale nie widzę tych badyli, więc chyba nie ma. A no... Nie, wcale nie ma. Oczywiście, że jest. I właśnie znalazłam. Tak czułam, no.
No i tutaj ten szczaw królewski też ominęłabym prawie. Widziałam go już z oddali, ale oczywiście poleciałam tam ze ziołami, bo lepiej widoczne. Dobrze, moi drodzy, no wydaje mi się, że zakończymy odcinek... Jezu, przestraszyłam się, a po prostu gościu w powietrzu umarł. Zakończymy odcinek w Cape Dan. Na koniec jeszcze przeteleportuję. Te okolice też trzeba będzie zwiedzić, bo to jest część Ardei, ale myślę, że to na spokojnie, bo tutaj będzie sporo wybijania i naprawdę będzie to też spore, można powiedzieć, zagrożenie. Tak bym chyba mogła to ująć. Więc no na razie na spokojnie. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie na Ortegę iść, a co dopiero tam biegać właśnie za jakimiś watahami wilków i takimi różnymi rzeczami. Ja spam i mi się życie nie odnowiło, czy ja już tak oberwałam? Chyba tak oberwałam. Dobra, ja już nie będę przedłużała, bo już przedłużam 10 minut. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film. Kolejny odcinek, idziemy na Ortegę. Raczej się to nie zmieni. Dokończymy zadania w Cape Dan i myślę, że będziemy już wyruszać do nowego miejsca. Ewentualnie właśnie pochodzimy po tej Ardei trochę bardziej, żeby wykonać to zadanie z płochliwymi jeleniami, które jest. Nie mam go jeszcze w dzienniku, ale dobrze wiem, jak tam dojść i jak to wszystko zrobić. No i myślę, że nauczymy się może czegoś. Nie wiem, na pewno w siłę możemy dorzucić. W łowieckie moglibyśmy dać, żeby lepszy łuk założyć. Zobaczymy. Dzięki Wam. Trzymajcie się. Cześć.